Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Kryptomanii. To Piotr Grat z tej strony i dzisiaj dla przypomnienia AirDrop Revuto. Taka pierwsza aplikacja, taki dApps na blockchainie Cardano i warto chyba zgarnąć, bo będzie to związane z cashbagami, z opłatami, stakowanie, jakiś DeFi tam chyba wejdzie. Także moim zdaniem warto zgarnieć niż nie mieć. Następną zaraz Wam pokażę ciekawą opcję, którą możecie sobie zgarnąć, a mianowicie te związane z cashbackami. Jest to kryptowaluta Social Good. Jest na Bittrexie. W każdym razie Bittrex nie dodaje takie jakieś pierwsze z brzegu kryptowaluty, bo to jest rynek amerykański, jednak oni muszą dobrze posprawdzać, przejść ich te różne audyty, żeby taką kryptowalutę dodać do tej giełdy Bittrex. Także jest na Bittrexie notowana i jeszcze na Bitmart w parze SG do USDT. A mianowicie jest to aplikacja taka zakupowa, gdzie możemy robić zakupy AliExpress, eBay, Lazarda, Shop, w ogóle 1800 różnych partnerów handlowych, gdzie jest praktycznie 4% cashback. No płacimy normalnie albo karta lub z PayPala, a dostajemy po prostu cashbacki w SG. Za każdą osobę zaproszoną, jeżeli zacznie używać tej aplikacji, dostajemy tam $25 w kryptowalucie czy tokenie, nawet nie sprawdzałem, czy to kryptowaluta, czy to token. Ogólnie zrobię o tym filmik, jak to działa ta aplikacja, o co tam między chodzi, bo jak dla mnie to bardzo dobra sprawa, bo robimy trochę właśnie zakupów, na w szczególności na eBayu, także super opcja się dla nas wydaje. Jest na iOSa, jest na w Google Play, także zapraszam. I teraz takie wiadomości, czy wiadomości techniczne, bo sporo osób jednak miało i ma problemy, jak dodać na przykład pewne chainy, czyli na przykład jak mamy Binance Smart Chain, mamy Ethereum Chain, dodać do MetaMaska. Jeżeli jesteśmy tylko, mamy MetaMask, jesteśmy zalogowani, to jest bardzo fajna sprawa, jest taka strona, tak na przykład ta Chainlist.org. Wpisujemy daną kryptowalutę, na przykład Ethereum to już z automatu mamy na MetaMasku, ale na przykład BNB, nie? BNB i proszę bardzo, Binance Smart Chain i Connect Wallet i później add, dodaj i już macie od razu z automatu dodany tą sieć. Tak samo na przykład Polkadot. Ja sobie akurat dodam Polkę, bo akurat nie mam dodanej. Connect Wallet jest. Add MetaMask i coś mi pokazuje error. Coś tam nie poszło tak, ale w każdym razie BNB, Energy, Energy Mainnet, Add MetaMask, a ja już tam mam i tak dodane, i tak dodane. To tak to wygląda i Switch Network i po prostu trzeba po prostu dodać, bardzo prosta sprawa. Ja już mam parę rzeczy właśnie dodanych, właśnie mam Energy dodane, Energy Mainnet, dodałem sobie jeszcze coś sobie dodałem, no Smart Chain to już wcześniej dodałem Energy, bo właśnie ostatnio operację robię, bardzo tanio jest, jeżeli chodzi Ethereum. Może nie jest tyle listowany co na Uniswapie, ale mówię ogólnie taniej niż Ethereum. Także dam Wam link do tej strony, także bez problemu można sobie różne te chainy dodawać. Następna sprawa związana, jeżeli chodzi o DeFi, gry i wszystko. Jest na przykład taka strona jak Dapp Radar, gdzie tu sobie sprawdzimy różne chainy. Jeżeli szukamy kwestii na przykład DeFi, czy gier, czy exchanges, kolekcje, marketplace, social,
i takie wiele innych rzeczy jest tutaj. Na przykład najbardziej ostatnio jest popularny jednak Binance Smart Chain i już mamy pewne aplikacje, które są najbardziej popularne na tym chainie i możemy sobie po prostu posprawdzać, czy DeFi, czy Games, czy coś i szukać ciekawych informacji i fajnych rozwiązań, jeżeli chodzi, czy rzeczywiście to jest na przykład działa. A żeby jeszcze bardziej to sprawdzić, to na przykład mamy Dabradar i tutaj możemy jeszcze pod względem high ryzyka, czyli wysokiego ryzyka, i też mamy podzielone na przykład na gry, na exchange, finanse, social, market space. Także też jest tutaj troszkę nawet więcej tych chainów różnych, bo jest jeszcze i Steemit, Tomo Chain, tam co my tu mieliśmy, Telos, no nie wszystkie te same, tu trochę jest parę może więcej. Także te dwa miejsca dobre do naprawdę do sprawdzania, jeżeli chodzi o DeFi, o gry i na przykład swapy, różne exchange, i można właśnie sobie jeszcze to wygenerować, że możemy sprawdzić, czy to jest wysokiego ryzyka. I tak wziąłem wysokiego ryzyka i proszę bardzo, jakie mi pokazuje. I wtedy przy okazji będziecie wiedzieć, dobra, ja w to nie wchodzę, dziękuję bardzo. Bardzo dużo jest na tronie, bo takich właśnie wysokiego ryzyka dapsów, które powstają. Ci, co pierwsi wchodzą, może zarobią, albo też może i stracą, ale chodzi o to, że zwał jak zwał, czy to będzie Binance Chain, czy to będzie na Ethereum, czy ten. Ci, co stworzyli te kryptowaluty, oni dali możliwość tworzenia na nich tokeny i czy różne dapsy. I oni nie są w stanie zweryfikować, co dany twórca będzie chciał zrobić. Czy to będzie jakiś skamerski produkt, czy to będzie naprawdę jakiś coś niosło ze sobą, jakieś ważne rozwiązania. Oni nie są w stanie. Po prostu tak jakbym ja teraz wszedł sobie w któryś na przykład w TerXa, czy w Ethereum i po prostu stworzył sobie tam u nich dapsa, zapłacił za to i mogę oszukiwać ludzi. To już oni tego nie sprawdzą. Oni są po prostu projektem, który sprzedaje pewne usługi. Tak samo jak Tron, Ethereum, czy Binance Chain. Także jest ciężko. Jedynie tyle, co oni mogą zweryfikować, jeżeli chodzi o dodanie pewnego projektu na giełdę, na jakiś swap, to mogą być jakieś pewne weryfikacje. Nie, my was nie bierzemy na giełdę, bo nie podoba nam się. Dopiero Binance na przykład może tutaj już tak sobie to weryfikować, które chce tokeny ewentualnie dodać do swojej giełdy. Następna sprawa, wiele osób się ma problemy. Ostatnio nawet jedna osoba pisała, bo był filmik o pancake'u, co zrobiłem, że tam $600 straciła, ale w każdym razie i właśnie widzę z tego, że po odpowiedzi zgłoś się tam do nas albo na CoinMarketCap, albo na CryptoMining, tam napisz wiadomość, albo do mnie bezpośrednio, bo chodzi o to, że trzeba może tą transakcję masz ukrytą na Pancake'u, że mówi, że ci zginęło czy coś takiego. Po prostu mógł się na przykład pewien kontrakt skończyć i wisi ci na smart chainie, wisi ci ta transakcja, widzicie, tak przeszło właśnie sobie na smart chain, na swój adres i możesz wejść tutaj w tokeny i sobie sprawdzić, kiedy tą transakcję robisz, jaki token ewentualnie masz. Znaczy transakcję sprawdzisz tutaj. Tu sprawdzisz sobie tokeny, jakie posiadasz. I mogą być na przykład, zobacz, o kurde, no nie wiem czego używasz, czy MetaMaska, czy Trust Walleta. Ale tu i tu da się dodać ten token. Po prostu na przykład, o kurde, mówisz, że na przykład myślisz, że nie masz pewnych kryptowalut, bo ich nie widzisz na portfelu, bo są niedodane. Na przykład tak jak tutaj wchodzę sobie na przykład tu, klika sobie Biswap. Tu mam kontrakt. Biorę ten kontrakt. I tak na przykład na MetaMasku wchodzę sobie w tokeny. A czy wchodzę sobie w dół. Dodaj token. Tutaj wklejam. Jest, ten token mam już dodany i później jest dalej i dodaj. I już będziesz widział swoje tokeny. I tak z każdym innym właśnie tokenem, jeżeli nie widzisz, czy na Trust Walletie, czy na przykład na
MetaMasku, tak go musisz dodać. I tak wam powiem, bo kieruję to do jednej osoby, która napisała to, ale mówię teraz ogólnie do was wszystkich, jeżeli właśnie macie problemy, to tak najłatwiej jest przejść. Jeszcze raz pokażę. Jesteśmy na MetaMasku, klikamy tutaj, wyświetl w przeglądarce i wyświetla wam się wasz adres w Smart Chainie i tutaj już po kolei wszystko widzicie, co macie. Wszelkie transakcje, które zrobiliście, a jeżeli chodzi o tokeny, to tutaj i klikacie na daną, na przykład dany dzień, możecie sobie sprawdzić, kiedy to było, czy 3 godziny temu, czy tak. Klikacie. Jeżeli na przykład token nie jest dodany, bo później jak już będzie dodany, z automatu będzie wam się wyświetlać. Wybieracie copy adres, wchodzicie z powrotem na MetaMask. Zjeżdżacie na dół i dodaj token, tak jak pokazywałem. I co ważne, żeby być na odpowiednim tutaj chainie. Tu jest smart chain, bo ja mogę sobie przejść na Ethereum będzie inny ten Explorer, inny będzie na jeszcze innej kryptowalucie. Także to są ważne takie sprawy. I podobnie jest na Transwallecie, tylko trochę może to inaczej wygląda, gdzie się dodaje. Też trzeba te tokeny dodać, żeby one były widoczne na waszych portfelach. Także tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o techniczne sprawy, czyli dodawanie sobie nowych chainów, gdzie sprawdzać, jeżeli chodzi o projekty gry, DeFi, wymianki i tutaj, jeżeli chodzi o dodawanie tokenów na MetaMasku i w miarę podobnie. No i tak jak mówiłem, dwa airdropy, które warto sobie przytulić, czyli Revuto i Social Good, który jak widzicie jest na giełdzie. Revuto jeszcze nie ma, bo to jest świeższy projekt. Także tyle z mojej strony. Linki będą pod filmikiem. Dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję za łapki w górę i jakieś fajne komentarze. I do zobaczenia do następnego filmu.